Kości do gry były już używane ponad 5000 lat temu w tak zwanej królewskiej grze z ur. Były to kości czworościenne. Oprócz klasycznych kości sześciennych możemy znaleźć na przykład kości ośmiościenne, dziesięciościenne, dwunastościenne i wiele, wiele innych. Mamy takie zadanie. Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 4 i krawędzi bocznej 8. A jakim ostrosłupie mówi to zadanie? O ostrosłupie prawidłowym czworokątnym. Jaki to ostrosłup? Jaką figurę ma w swojej podstawie? Czworokąt foremny, czyli kwadrat. Co jeszcze wiemy o tej bryle? Wiemy, że krawędź podstawy tego ostrosłupa ma długość 4, a krawędź boczna 8. Narysujmy więc ten ostrosłup. Oto nasza bryła. W podstawie mamy kwadrat, krawędź podstawy ma długość 4, a krawędź boczna długość 8. Dobrze. Co musimy znać, aby obliczyć objętość ostrosłupa? Pole podstawy oraz długość wysokości. Zacznijmy od pola podstawy, ponieważ jest to bardzo łatwe. Ile wynosi? Przypomnij sobie, że podstawa to wielokąt foremny, czyli tutaj kwadrat. Pole podstawy tego ostrosłupa to oczywiście 4 do kwadratu, czyli 16. No dobrze, a co zrobić z wysokością? Narysujmy ją od razu na tym rysunku. Oto nasza wysokość. Warto pamiętać o tym, że w ostrosłupach prawidłowych spodek wysokości zawsze pokrywa się z środkiem podstawy. No dobrze, w jaki sposób obliczyć tę wysokość? Ten kąt prosty nie jest tutaj przypadkowo. Mamy tutaj trójkąt prostokątny. Widzisz go? Wysokość, krawędź boczna oraz ten odcinek w podstawie tworzą trójkąt prostokątny. Tutaj będzie go łatwiej zauważyć. Znamy długość niebieskiego odcinka. 8. Szukamy długości wysokości. Gdybyśmy znali długość tego odcinka, moglibyśmy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Czym jest ten odcinek? Spójrzmy na ten ostrzał z góry i jak. Czy teraz lepiej widać, czym jest ten odcinek? To połowa przekątnej kwadratu. Co nam daje taka informacja? Zobacz. Wiemy, że bok tego kwadratu ma długość 4. Tyle co krawędź podstawy ostrze słupa. Czy jesteśmy w stanie obliczyć długość przekątnej kwadratu? Pewnie, że tak. Przekątna kwadratu to 4 razy pierwiastek z 2, czyli 4 pierwiastki z 2. Natomiast ten odcinek x to 1/2 całej przekątnej. W takim razie x będzie równe 4 pierwiastki z 2 razy 1 druga, czyli 2 pierwiastki z 2. Super. Znamy długość jednej przyprostokątnej i przeciwprostokątnej. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie wyznaczyć wysokość h, korzystając z twierdzenia rasa. Układamy równanie. h2, dodać 2 pierwiastki z 2 do kwadratu, to 8 do kwadratu. Czyli h2 dodać 4 razy 2 to 64. Dalej dochodzimy do tego, że h kwadrat to 56, czyli h to pierwiastek z 56 albo mówiąc inaczej, 2 pierwiastki z 14. Świetnie, wyznaczyliśmy wysokość tego ostrosłupa. Czy to koniec zadania? Nie, mieliśmy wyznaczyć objętość, ale to już tylko formalność. Znamy pole podstawy i długość wysokości. Oblicz samodzielnie objętość tego ostrosłupa. Objętość to 1 trzecia razy pole podstawy razy długość wysokości, czyli w naszym przypadku 32 pierwiastki z 14 przez 3. Zobacz, co zrobiliśmy. W ostrosłupie znaleźliśmy pewien trójkąt prostokątny i korzystając z właściwości przekątnej w kwadracie obliczyliśmy objętość. Dobra robota. A teraz kolejne zadanie. Mamy obliczyć długość krawędzi bocznej ostrzosłupa prawidłowego czworokątnego, jeżeli krawędź podstawy ma długość 6, a wysokość 3 pierwiastki z dwóch. Czym to zadanie różni się od poprzedniego? Tym razem mamy wyznaczyć długość krawędzi bocznej. Co znamy? Znamy krawędź podstawy oraz długość wysokości. Na samym początku sporządź odpowiedni rysunek. Oto nasz Ostrosłów. W podstawie mamy kwadrat o boku 6, a wysokość ma długość trzech pierwiastków z 2. W jaki sposób obliczyć teraz długość krawędzi bocznej? Zapewne domyślasz się, że musimy znaleźć jakiś trójkąt prostokątny. Czy widzisz go? Jest tutaj. Składa się on z wysokości pewnego odcinka w podstawie i krawędzi bocznej Ostrosłupa. Wybraliśmy go, ponieważ zawiera szukany odcinek. Jeden odcinek, który znamy i jeszcze jeden, który możemy łatwo obliczyć. Czym jest ten żółty odcinek? Powinieneś już to wiedzieć. To połowa przekątnej kwadratu. Samodzielnie wyznacz długość tego żółtego odcinka. Jego oznaczę literą x. x to połowa przekątnej, czyli 1 druga razy 6 pierwiastków z 2, ponieważ przekątna na kwadracie to bok razy pierwiastek z 2. Czyli trzy pierwiastki z dwóch. Super, mamy już długości przyprostokątnych. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wyznaczyć długość krawędzi bocznej. Zrób to samodzielnie. Możesz to zrobić wykorzystując twierdzenie Pitagorasa, ale możesz również zadziałać sprytniej i mniej się namęczyć. Zauważ, że te dwie przyprostokątne mają taką samą długość. W takim razie ten trójkąt prostokątny. Stanowi połowę kwadratu o boku 3 pierwiastków z 2. Przeciwprostokątna będzie w tym wypadku przekątną tego kwadratu, a jej długość to bok razy pierwiastek z 2, czyli 3 pierwiastki z 2 razy pierwiastek z 2, co daje nam ostatecznie 6. Krawędź boczna tego ostrosłupa ma długość 6. Gratulacje. A teraz ostatnie zadanie. Oblicz objętość ostrzałupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy 12 i krawędzi bocznej 20. Co mamy teraz zrobić? Wyznaczyć objętość. Ale jakiego ostrzałupa? Prawidłowego sześciokątnego. Jaka figura jest w jego podstawie? Sześciokąt foremny. Zacznijmy od narysowania tej bryły. Zrób to samodzielnie. Oto nasza bryła. W podstawie sześciokąt foremny, o boku 12, a krawędź boczna ma długość 20. Tak jak mówiliśmy wcześniej, do wyznaczenia objętości musimy znać pole podstawy oraz długość wysokości. Narysujmy tę wysokość. Na pewno wiesz, co powinniśmy teraz zrobić. Szukamy trójkątów prostokątnych. Widzisz je? Ten szukany trójkąt jest tutaj. Wysokość pewien odcinek w podstawie. Oraz krawędź boczna. Teraz tylko pytanie, czym jest ten odcinek? Znowu musimy spojrzeć na Ostrosób z góry. I co widzisz? Jest to połowa tej przekątnej w sześciokącie. Ale jaka jest długość tego odcinka? Możemy to już od razu stwierdzić. Jeżeli ten sześciokąt ma bok o długości 12, to ten odcinek również ma długość 12. Dlaczego? Zobacz, że nasz sześciokąt foremny. Jest podzielony na 6 przystających trójkątów równobocznych. Jeżeli tego nie pamiętasz, zachęcam Cię najpierw do zobaczenia odpowiedniego filmu o sześciokątach foremnych. Znamy długość jednej przyprostokątnej oraz przeciwprostokątnej. Wyznacz teraz samodzielnie wysokość tego ostrosłupa. Powinieneś otrzymać, że H2 to 256, czyli H jest równe 16. Świetnie. Potrzebujemy jeszcze tylko pola podstawy. Jaki jest wzór na pole podstawy sześciokąta foremnego? Widzisz, ja też go nie pamiętam. Ale wykorzystajmy fakt, że ten sześciokąt składa się z sześciu trójkątów przystających. I są to trójkąty równoboczne. Będziemy znali pole jednego trójkąta, to będziemy znali pole całego sześciokąta. Ile wynosi pole trójkąta równobocznego o boku 12? Pole trójkąta o boku A. To a kwadrat pierwiastku z 3 przez 4. W naszym przypadku a to 12, czyli 12 do kwadratu pierwiastku z 3 przez 4, czyli 144 pierwiastki z 3 przez 4, czyli 36 pierwiastków z 3. To ile wynosi pole sześciokąta? Jest 6 razy większe. 6 razy 36 pierwiastków z 3 daje nam 216 pierwiastków z 3. Super! Mamy już pole podstawy, pozostaje tylko wyznaczyć objętość. Zrób to samodzielnie. Objętość to 1 trzecia razy wysokość, czyli 16, razy pole podstawy, czyli 216 pierwiastków z 3. Otrzymujemy, że to 1152 pierwiastki z 3. Zobacz, znowu szukaliśmy trójkąta prostokątnego i znowu wykorzystywaliśmy własności przekątnych. Figur znajdujących się w podstawie ostrosłupa. Dobra robota. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wysokość możemy obliczyć korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Ponadto warto pamiętać o zależności pomiędzy długością przekątnej kwadratu i długością jego boku. Zobaczyłeś właśnie kolejny film poświęcony ostrosłupom. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku Pistacja Matematyka.